Dzień dobry wszystkim, witamy Was w Andorze. Dzień dobry. Chcielibyśmy Wam pokazać Andorę w pigułce, tak więc to jest ulica główna, deptak, na którym znajduje się dużo sklepów, a ponad nim rozciągają się Pireneje. Tutaj mamy taki charakterystyczny budynek i tutaj znajdują się termy. Na 8 piętrach mieszczą się różnego rodzaju baseny i sauny. Tutaj jesteśmy lekko poza centrum, są wyższe wieżowce, przystanki autobusowe, markety i wszędzie góry. Bardzo dużo jest takich sklepów, tutaj sprzedają papierosy, tam alkohole, ponieważ w Andorze wszystko jest wielokrotnie tańsze. Na przykład za wódkę litrową płaci się około 40 zł. A centrum miasta wygląda w ten sposób. Jest tu mnóstwo sklepów ze wszystkim. Bardzo dużo restauracji, kawiarni i naprawdę jest fajnie. Raj zakupowy. Na ulicach jest dużo artu i interesujących rzeźb. Pokażę Wam jedną. To jeszcze Wam to pokażę. Tu jest taka bardziej tradycyjna rzeźba, która stoi przed kościołem. Tak wygląda wnętrze kościoła. Tu jest ołtarz główny. Zaraz się przyjrzymy. Skromny, drewniany. I tutaj sufit malowany. Bardzo stare to musi być. Dużo takich rzeźb drewnianych i nowoczesnych witraży. A w ogóle trafiliśmy na tydzień jazzowy, tak więc każdego wieczora tutaj można sobie słuchać za darmo jazzu. A najbardziej mi się podobają te budyneczki nad strumieniem. Są takie kładki drewniane, porobione i te górskie strumienie z Pirenejów są tutaj regulowane. I tak sobie bardzo wartko płyną w dół. Jest taki fajny szum, myślę, że usypiający. Można by mieszkać przy czymś takim. Jak się obejdzie centrum, to potem są dzielnice mieszkalne i tak wyglądają. Wszystko jest tutaj z kamienia. Parking też niezły, ale fajne. I co niezwykłe, słuchajcie, z tego kraniku leci gotująca woda, gorąca. I tutaj dużo jest takich term malutkich, gdzie ta woda paruje, jest ciepła. Poza centrum jest niesamowicie. Zobaczcie, jak tu jest ładnie. Idzie się takim kamiennym chodnikiem w ciszy, tylko ten szum tej ciepłej wody. Tu jakieś termy są w ogóle, widzieliśmy. I proszę, droga prowadzi do góry, ale nie wiem, gdzie ona dochodzi. Niezwykłe to jest. A teraz idziemy tu trochę bardziej nowoczesnymi schodami. Pod górę. Jeszcze wyżej. Bardzo mi się podoba to, że tutaj oni tak zadbali o te wszystkie drogi. Wszystko jest kamienne. Naprawdę bardzo wygodnie się tutaj idzie. Tak więc dbają o turystów, których praktycznie nie ma. Jest tak pięknie, że nie wiem, co powiedzieć. Tutaj wchodzimy coraz wyżej, ale robi się coraz bardziej płasko, chociaż zaczyna wiać taki ciepły wiatr i możemy podziwiać już z góry całą Andorra la Vella. Zobaczcie, jak jest fajnie. Można sobie spacerować, można sobie usiąść, zrobić piknik, pomoczyć nogi. Zrobiło się płasko. Tak, zrobiło się płasko. Tutaj jest woda. Tak, strumyczek płynie koło tego naszego spacerownika, chodnika. No jest po prostu rewelacja. A tutaj z tej strony, zobaczcie, tu są takie kamienie, kamole, głazy, które tam z góry chyba spadają. No nie. Potem wykorzystują do budowania takich murków. Lub domów. I tak się idzie właśnie kilometrami, bo to jest chyba z 7-8 kilometrów taki trakt, no nie wiem, jak to nazwać, ale jest uważam, po prostu... Że jest to jedno chyba z piękniejszych miejsc, jakie znam w Europie, właśnie górzystych takich właśnie miejsc. Pięknie. Słuchajcie, i tu jeszcze tak o tym pomyśleli, że jak się zmęczycie, zobaczcie, jak jest czysto, wszędzie są kosze, to można sobie usiąść na ławeczce i wypocząć. Pomoczyć nogi w strumieniu. Pomoczyć, no, dokładnie. Pomoczyć się w strumieniu.
Bardzo mi się to podoba. Szczególnie, że naprawdę wszystko jest tak wymuskane, tak zadbane, że Szwajcaria w porównaniu z Andorą to naprawdę najbrudniejsze miasto na świecie. I teraz chodzimy do centrum historycznego Andory, ale zanim tam zejdziemy, to Wam pokażę tutaj widoki, które dla nas zapierają dech w piersiach. Naprawdę jest pięknie. A pod tymi takimi zielonymi siateczkami, bo pewnie zobaczyliście, oni mają tutaj pola uprawne, takie poletka uprawne w zasadzie i sobie coś tutaj hodują. Cały czas schodzimy, ale chciałem Wam pokazać, że ta woda w tym kanale to właśnie ona się tak z pomiędzy tych kamieni wylewa. Ona jest naturalnego pochodzenia i oni ją używają do... Nie ma marnotrawstwa. Tak, do ogródków na przykład podlewania. Doszliśmy tym traktem do centrum historycznego, ale chciałbym Wam pokazać coś, co jest bardzo charakterystyczne dla Andory, czyli woda pitna, która wypływa z takich kranów i jest tego bardzo, bardzo dużo i oni z tego piją. To centrum historyczne jest bardzo takie leniwe i jest dużo takich fajnych kawiarenek. Teraz jest po raz jesty, więc większość jest zamkniętych. Niektóre tylko są otwarte, ale zaraz się otworzą. W każdym razie ludzie sobie tutaj... Tak, spacerują. O, zobacz, takie placyki są. Nie, no jest uroczo, naprawdę bardzo ładnie. I tu wychodzimy na taki placyk i tu jest jeden z najstarszych kościołów tutaj w Andorze. Piękny jest, widzicie. Jak będzie otwarty, to wejdziemy do środka. A jak nie, to tylko Wam pokażemy go z zewnątrz. Tak więc to jest jeden z pierwszych kościołów tutaj w Andorze. Szkoda, kościół jest zamknięty, to Wam tylko pokażę tutaj rzeźbę przed kościołem. No i tu mamy takie... taką architekturę, to jest jakaś rzeźba wymyślna i takie wąskie, wąskie uliczki w tym starym centrum. Trochę więcej turystów i ludzi się pojawia, ale jest bardzo ładnie. Wszystko tu jest takie mini, ale bardzo urocze. I te wszystkie restauracyjki. O, a tu jaka rzeźba, zobaczcie. Anioł na trapezie, taki jest tytuł. No idziemy tutaj dalej, znowu, o widzicie, tu jest kolejna taka fontanna wodna, z której można pić za darmo wodę. No i dochodzimy do takiego budynku, który był przez całe stulecia siedzibą rządu tutaj w Andorze, więc jest to mały, ale niezwykły budynek, zaraz go pokażę z różnych stron. Muszę przyznać, że robi wrażenie. Oczywiście jest cały z kamienia, bo oni tu tego kamienia używają do budowy. No naprawdę ładnie wygląda. A z tych okien patrzy się na widok taki, już Wam pokazuję. To widać właśnie z okien tego budynku. A tu jest taki ludź żółty w pozycji medytacyjnej, który sobie tam siedzi. I patrzy na Andorę również. Ojej, teraz zobaczyłem, dużo jest tych ludziów. Zobaczcie, ile ich jest. Oni sobie siedzą na takich supach. Nie wiem, ktoś miał taką fantazję. A tutaj od tyłu albo od przodu wygląda w ten sposób. Tak trochę tajemniczo. Dużo drzew. Bardzo pięknie. Znowu schodzimy i teraz weszliśmy na dzielnicę mieszkalną. Pranie się wszędzie suszy. Ale dalej jest właśnie tak te schódki, to wszystko jest zrobione. Bardzo wąskie uliczki. Bardzo cicho, naprawdę fajnie. Takie trochę, no teraz jest po raz jesty, więc wszyscy śpią. Tylko nie my, my jesteśmy przebudzeni. Tak, w pełni przebudzeni. Po kawce i tak dalej. Teraz i po różnych innych rzeczach. Lody. Lody? O tak, no. Lody dla ochłody. O, i wyszliśmy tutaj na nowe miasto i tam te ludzie siedzące na postumentach tu są. A teraz doszliśmy na przystanek i będziemy jechać tym L4 do Canillo. To jest dwie miejscowości dalej i tam chcemy iść na tybetański most. No to jedziemy. Jedziemy do przodu. Tutaj jest pierwsza mała miejscowość, przez którą przejeżdżamy do naszej. Zobaczcie, jak ładniutko.
wszystko jak z klocuszków, czyściutko, wszystko zadbane. No i tu jest miejscowość Camillo, tak się nazywa, tak wygląda. To jest taka wzdłuż ulicy tylko miejscowość, malutka, ale jest dużo też restauracyjek fajnych i tak dalej. Są sklepy, właśnie sobie tu picie przed chwilą kupiliśmy i jest aquapark, jak tu widzicie, więc jest dużo rozrywek. A my teraz idziemy na bus stop, czyli na przystanek autobusowy, ponieważ stamtąd będzie odjeżdżać autobus tam na górę, bo my właśnie koniecznie chcemy ten tybetański most zobaczyć. I teraz tutaj podjeżdżamy kolejnym autobusem do tego mostu. On się znajduje wysoko w Pirenejach. Nie ma tam takich ścieżek, tak więc trzeba jechać. Jak widzicie, no przepięknie jest. Teraz znowu czeka nas jakieś 40 minut drogi. Idziemy. Zobaczcie, jak to jest ślicznie. Jestem zachwycony Andorą. Naprawdę, no te Pireneje są piękne. To są takie ciepłe, zielone góry. Jest tu wspaniała pogoda. Są też takie domki drewniane. No naprawdę jest ładnie. I teraz idziemy w końcu zobaczyć ten tybetański most, bo jestem naprawdę bardzo ciekawy tego mostu. Idziemy, idziemy. No mam nadzieję, że zaraz dojdziemy, bo już naprawdę idziemy i idziemy. Ale bosko. No i jesteśmy, słuchajcie, to jest jeden z najdłuższych mostów wiszących na świecie. Najdłuższych i najwyżej. Tak, najwyżej położonych, bo to jest położony na 1875 metrów nad poziomem morza i ma długość 602 metrów. Niestety zmienia się bardzo pogoda i zaczęło bardzo mocno wiać. No bo jesteśmy w górach, ale jest świetny. Jesteśmy na tym moście, na który strasznie chciałem przyjść. Cały się buja, tutaj wieje wiatr, ale jest cudownie po prostu. Musieliśmy tylko czapki zdjąć, bo buja i wieje. I nie chcę czapki potem zostawiać tutaj w Pirenejach, ale jest po prostu, no wyrąbiście! Jest naprawdę super, a Marcinowi się w głowie kręci. To rusza się jak statek, Marcin mówi, ale jest super. No i takie widoki widać stąd. Tu jest jakiś taki strumyk. Trochę strasznie, bo tutaj widać po czym idziemy. I bardzo wieje i buja tym mostem coraz bardziej. No i kochani, na dzisiaj ostatnie ćwiczenie. Idziemy do punktu widokowego. Tak. Położony jest ponad 2000 metrów już nad poziomem morza. Czy jesteśmy tak wysoko, że nie naszym kochany w Indiach? Tak, ale jest pięknie. Słuchajcie, pogoda nam naprawdę dopisała. Jest po prostu ten zapach tych sosen. Tak, to są już takie bardziej karłowate te sosny. Tak. To już jest wysoko, wysoko. Zaraz wam ale pokażemy. Ale bardzo zielono tutaj jest. No. Jest wszędzie mnóstwo strumieni i w ogóle jeziora. No ja jestem zachwycony, absolutnie. Ja też. Mocno pachnie żywicą i mnóstwo świerszczy, uwielbiam, gra sobie. Widzicie takie gatunki iglastych drzew, trochę inne niż w Polsce. Tutaj na szczycie góry takie totemy trzy nas witają. I nazywa się to Rock de la Cuer. Czyli jak to było? Chyba promenada panoramika, tak? Coś w ten deseń. No i ta promenada panoramika, czy jakkolwiek to nazywają, rzeczywiście tak wygląda, że sobie tutaj idziemy taką wydeptaną, bardzo utwardzoną ścieżką. No i właśnie... panoramy mamy, proszę. No ślicznie. Jak w ramie. No. No i stąd widać piękne widoki. W ogóle tu jest fajnych dużo roślin, które znam, ale zobaczcie, jak się tak niżej spojrzy, to naprawdę jakie obrazki wychodzą z tymi pięknymi roślinkami. Marcin tam idzie
promenadą, panoramiką. No i oczywiście, jak to w Andorze, są ławeczki, z których można sobie podziwiać te wszystkie widoki. No pięknie. No i finalna stacja. Tutaj to właśnie taka kładka. Z takim panem. Bardzo sławnym tutaj w Andorze. Taka postać siedząca i patrząca na Camillo. Jeszcze sobie wideo zrobimy z tym panem siedzącym. Słuchajcie, to jest tak wysoko, że to się trudno to... Trochę sparaliżowany jestem, ale jest super, naprawdę. Tam jest... byliśmy. Tak, dokładnie tam. Tamten most widać. Tutaj, taka srebrna nitka. Super. Paść królowej, przepiękny. O, ucieka. Śliczny. Wróciliśmy do centrum, teraz pora na kawkę, ale pokażę wam coś fajnego w Andorze. Bardzo mi się to podoba. Zobaczcie, tak wyglądają chodniki w stolicy Andory. Jest to strasznie fajne. Bardzo mi się to podoba. A wiecie, co to jest? To są balony. Balony, które wiszą nad wszystkimi chodnikami i dają taki fajny efekt. Bardzo mi się to podoba. I kawka w Starbucksie. Na zdrowie. Zdrówko. I'm gonna go get some more.